Witajcie na kanale Mathematics. Jak w każdą środę kolejna dawka matematyki. Dzisiaj prawdopodobieństwo zdobycia dwóch parek w pokerze. Pokażę Wam trzy sposoby na to prawdopodobieństwo. Pierwszy sposób będzie tak najbardziej surowy. Patrzymy na karty, staramy się je wszystkie policzyć bez żadnych tam kombinacji, permutacji, tak żeby wszyscy mogli za tym nadążyć. A zatem najpierw, logicznie rzecz biorąc, musimy wybrać sobie dwie rangi na nasze parki. Pierwsza ranga to może być wszystko od asa aż do dwójki. A zatem 13 możliwych rang tutaj. I teraz, jeżeli już tutaj jakaś ranga jest wybrana, dajmy na to asy. Wtedy na tą rangę pozostaje nam tylko od króla do dwójki. Asów już nie możemy wybrać, gdyż jeżeli to będzie parka asów, no to będziemy mieli karetę, a to już zupełnie inne rozdanie. Więc mamy od króla do dwójki 12 rang. A zatem na każdą z tych 13 rang przypada 12 rang, które nie są tą pierwszą. A zatem wydawałoby się, że mamy 13 razy 12 możliwych takich ustawień, prawda? Ale nie tak prędko, gdyż zauważcie, że jeżeli tutaj mamy na przykład asy, a tutaj mamy króle, później mamy damy, jobki, aż do dwójki i tak dalej, gdy wszystkie już wykończymy, wtedy zmieniamy te asy na przykład na, no dajmy na to, na króle. Kolejna możliwość. I teraz tutaj wybieramy wszystkie rangi, które nie są tą. A zatem asy też tutaj mogą wskoczyć. A zatem na każdą z tych rang, tutaj w tym wypadku króli, przypada ranga dwójek, trójek, czwórek i tak dalej, aż do asów, oczywiście pomijając króli. No i to jest oczywiście problem, gdyż jeżeli tu przed chwilą mieliśmy asy, a później króle, a teraz mamy tutaj króle i teraz mamy asy, tutaj jest to policzone podwójnie, a przecież z punktu widzenia pokera to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego nasz tutaj iloczyn musimy podzielić przez 2. A zatem mamy 78 ustawień dwóch różnych rang. I teraz musimy wejść do wewnątrz każdej rangi, no bo jeżeli już rangi są ustawione króle i asy, no to tam też są jakieś inne ustawienia. Zobaczcie, może być na przykład takie, że mamy karo i tref asa, ale może być też karo i kier, tref i kier, pik i karo, tref i pik oraz pik i kier. Nadążacie? 6 ustawień parki wewnątrz każdej rangi. A zatem 6 tutaj, no i na każdą z tych ustawień przypada 6 ustawień wewnątrz króli, dokładnie takich samych jak przy asów. A zatem mamy 78 razy 6 razy 6 możliwych ustawień dwóch parek. I to by był koniec, gdybyśmy się zastanawiali tylko nad ilością możliwych ustawień dwóch parek. W ogóle, po prostu 4 karty, ale my się zastanawiamy, my potrzebujemy do naszego prawdopodobieństwa ilość dwóch parek w rozdaniu pięciokartowym. A zatem ta piąta karta tutaj jeszcze przypada na każdą z tych 78 razy 6 razy 6 dwóch parek przypada jakaś tam szóstka, piątka, trójka, piątka. Ile tych kart tutaj przypada na każdą z tych dwóch parek? No, to nie jest takie trudne, bo no ile mi kart zostało w talii? Króle są zarezerwowane tutaj. Nie chcemy mieć króla jako piątą kartę, bo będziemy mieli wtedy fulla. Nie chcemy mieć asa, więc wszystkie asy też muszą tutaj stąd odpaść. A zatem zostaje nam 52 karty, minus 4, a zatem 44 możliwe karty jako nasza piąta karta. 123 552 różne rozdania dwuparkowych w pokerze pięciokartowym. I to jest, kochani, nasz licznik tutaj. Nasz mianownik policzyliśmy sobie już mnóstwo razy, gdyż jest to możliwych rozdań 5 kart z 52 jest 2 miliony 600 tysięcy, więc właściwie nasze prawdopodobieństwo już jest łatwo do policzenia. Ale obiecałem Wam 3 metody, więc teraz będę polegał trochę na Waszej znajomości kombinacji. W drugiej metodzie najpierw wybierzemy sobie rangi, także spośród 13 rang możemy wybrać 2, oczywiście w byle jakiej kolejności, więc to jest 13 kombinacje 2. Teraz, gdy rangi już są wybrane, należy wejść wewnątrz każdej rangi i sprawdzić, jakie tam są możliwe kombinacje. Więc według pierwszej rangi, no cóż, jakakolwiek by ona nie była, wiem, że mam 4 karty w tej randze, no i muszę wybrać 2 z nich na pierwszą parkę, no i mam również 4 karty w drugiej randze, no i muszę wybrać znowu 2 z nich. A zatem
to już nam załatwia sprawę rangi i dwóch parek w tej randze. No jeszcze teraz piąta karta. Muszę wybrać jedną, kolejną rangę, tylko że żadną z tych dwóch. Żadną z tych dwóch, a zatem zostało mi tylko 11 wyborów. No ja muszę wybrać jedną i wewnątrz tej rangi oczywiście muszę wybrać jedną kartę, a z czterech, a zatem 14, kombinację 1. Oczywiście ta sama liczba dwóch parek. Chciałem tutaj tylko zauważyć, bo to jest może nie do końca jasne. To nam wybiera dwie rangi, to pierwszą parkę, a to drugą parkę. Porównajcie to, gdy robiliśmy prawdopodobieństwo fulla. Przy okazji fulla również wybieraliśmy dwie rangi i później nie dwie z czterech kart, ale trzy z czterech kart dla tej pierwszej rangi, a później dwie z czterech kart dla parki. I była trójka i dwójka, to był full. I to nie było wystarczające przy fullu, gdyż gdy wybierzemy trójkę do pierwszej rangi, to przecież to mogłoby być na przykład trzy króle i dwa asy, ale również trzy asy i dwa króle, a to jest inne rozdanie w pokerze. Zatem to musieliśmy pomnożyć razy dwa właśnie z tej przyczyny. I to nam dało 3744 fulle. Ale musieliśmy mnożyć przez razy dwa. Tutaj nie ma znaczenia. Tutaj nie musimy mnożyć razy dwa, gdyż zauważcie, że przecież ta parka jest dokładnie taka sama jak ta parka. I nie trzeba mnożyć tego razy dwa. To jest nasz ostateczny wynik, ok? To jest nasza druga metoda i teraz trzecia. Dlaczego musimy wybrać dwie rangi z 13? A nie łatwiej, nie bardziej logicznie najpierw wybrać, słuchaj, najpierw wybierz jedną rangę z 13. Wewnątrz niej wybierz dwie karty z 4. I teraz dopiero wybierz sobie drugą rangę. Jedna jest zarezerwowana, więc masz 12. I również dwie karty wewnątrz niej. No, może teraz podliczmy, zanim dojdę do piątej karty. 13 wybierz 1, to jest 13. A zatem 5616 takich ustawień dwóch parek, no i tutaj jest mały problem, gdyż, no cóż, na każdą z tych parek przypada tutaj jedna parka, ale to jest tak naprawdę parka za parką. Co jeżeli ta parka przeskoczy na pierwsze miejsce? Czyli to jest tak jakby patrzenie na kolejność tych parek, a przecież to nie ma znaczenia w pokerze, jak wiemy. A zatem to trzeba odkolejnić te dwie parki, te ich przestawienie. I jak to sposób zrobić? No cóż, dzielimy przez dwa silnia. W ten sposób tracimy kolejność. To jest dokładnie to samo dwa, co jest tutaj. Dokładnie o to samo chodzi, co w tej pierwszej metodzie. No i nie zapomnijmy jeszcze, oczywiście jest jeszcze piąta karta, czyli z 11 rang wybierz jedną z nich, no i wewnątrz niej wybierz tylko jedną kartę, już nie dwie. Jakby tego nie liczyć, oczywiście ta liczba jest dokładnie taka sama. Tutaj wchodzi na górę do naszego licznika, nasz mianownik policzony, więc policzmy to prawdopodobieństwo. 4,8%, a zatem już dosyć często zostały nam jeszcze dwa odcinki z serii o pokerze. To już w przyszłym roku. W kolejnym odcinku dla Was niespodzianka, konkurs z nagrodami, a ja na razie się z Wami żegnam. Dzisiaj koniec 48. odcinka, a zatem wiszę Wam 48 pompek w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Zaczynamy! O, udało się, ale to było zdecydowanie najtrudniejsze ze wszystkich. To nic, zapisujcie się na kanał. Dzięki za oglądanie samego końca, trzymajcie się, cześć.